Hej, hej, z tej strony Winter, tym razem coś innego, a mianowicie jak najszybciej farmić duszę. Jest to metoda dla postaci late game'owych. Co znaczy late game'owych w tym przypadku? Znaczy to, że postać ma dostęp do wspomnień. A mianowicie chodzi tutaj o wspomnienie, w którym się znajduje Król Gigantów, czyli znajduje się ono tutaj, za tymi drzwiami. No, myślę, że to jest dość jasne. I co się zaleca do takiego farmienia dusz? Oczywiście gie od zdobywania dusz. Tutaj oczywiście mogą być spodnie z zestawu Celdory. Na przykład Murzynek to ma, jeżeli chcecie, to możecie go sobie zrobić albo wyfarmić w Brightstone Cove Celdora, jeżeli się nie mylę. No i jeszcze może być pierścień plus 2. Tyle, że trzeba sobie zabić Meduzę Mythę na New Game Plus, czego ja nie zrobiłem. No bo mi wystarczy to 20%. Dobrze mówię? Chyba tak. Bo chyba ten daje 20, plus 2 daje 30, albo... No coś takiego mnie się daje. Dobra, no to sobie możemy wchodzić. Oczywiście, żeby sobie farmić tutaj, no to musimy mieć dużo Bonfire City, bo mi się teraz kończą. I u wszystkich handlarzy raczej powykupywałem, więc będę musiał farmić w otchłaniach. Otchłanie, do których można się dostać poprzez Covenant, do którego obecnie należy. Okej, co jeszcze można sobie tutaj użyć, żeby bezpiecznie... No widać właśnie, że tutaj trochę zabiłem razy tego króla, bo on dropi jeszcze pierścień plus 2. Można sobie użyć pierścień ochrony dusz. Ten pierścień oczywiście zapobiega przykrym sytuacjom, w których byśmy zginęli. No nie musimy się wracać po te dusze, mamy je wciąż przy sobie. Gorzej, jeżeli tego pierścienia nie mamy. Znaczy oczywiście można sobie spokojnie przelecieć bez niego. No tylko, że... Po co on jest? No tylko po to, żeby po prostu czuć się bezpieczniej z tymi duszami, bo no można je też od razu wydawać. Ale ja sobie po prostu trzymam. No i co? Buchniemy sobie. No i co jest ważne, żeby być magiem. Chyba, że umiecie bardzo dobrze walczyć wręcz, no to bardzo proszę, ale magiem jest to po prostu walka łatwa, co zaraz zresztą zobaczycie. Z tak prymitywnej walki to naprawdę w Dark Souls nie było. Możemy sobie rzucać nawet dwa zaklęcia, ale no, jeżeli chcecie się czuć, znowu tutaj mówię, bezpieczni, no to jasna sprawa, że można po jednym i czekać, aż król wykona swój atak. No i wtedy rzucić zaklęcie. Czekać na kolejny. No albo też można rzucać po dwa. To jest tak zrobione, że raczej się wyrobicie. Jeszcze z unikiem. No i co? Pyk. Myk. Tak się akurat składa, że na buffie 12 kryształowych włóczni schodzi. No i co? Jeszcze tutaj mamy ulepszenia do piromancji. Tych też już trochę mam. 35. I Divine Blessing. No tutaj trzeba uważać na te... nie wiem, czy to są ogniste kule od gigantów, czy też z katapult. To trzeba mieć jakieś tam, nie wiem... Zaraz zobaczymy, ile mam życia, bo to jest akurat na styk. No i wiadomo, nie można dać się trafić praktycznie nikomu, bo chyba to się liczy jako New Game Plus 10, czy tam New Game Plus 7. No to już jest najwyższe New Game Plus. No i co, jeszcze raz. O, widzę, że tutaj nie tylko ja sobie duszę farmię. Chyba, że ktoś to sobie nosi po prostu dla wyglądu, no bo maska czarnoksiężnika też oczywiście daje nam więcej dusz. No i co, ubieram sobie ponownie pierścień ochrony dusz. No i wchodzimy. Istnieje też możliwość przyzwania sobie kogoś do pomocy. Na przykład Benhart of Jugo, czy tam Jugo, jest bardzo, bardzo przydatny, jest potężny. Ale z tego co zauważyłem, dostaje się wtedy mniej dusz w razie wygranej, no i oprócz tego przeciwnicy mają też więcej życia. A może nawet nie tyle życia, co odporności.
co, trzeba sobie tutaj zręcznie, zwinnie przemykać. Tutaj mnie goni żółwik. Samych mobków jest chyba około 50 tysięcy, chociaż mogę się mylić. I oczywiście warto jest tutaj wszystko zabić. Okej, tutaj trzeba uważać, bo on może skoczyć, jakieś inne nieprzyjemne rzeczy zrobić. O właśnie. Zaraz on się tutaj powinien nam wystawić. Ojejoj. Było groźnie. No tak, walka melee tutaj na pewno nie jest zbyt łatwa. Na pewno jest o wiele bardziej stresująca, ale jeżeli się jest magiem, no to to jest, jak to mawiają Anglicy, a walk in the park. No i co, przeczekajmy sobie, aż przelecą kule. Już sobie zapodamy buffa. No i co, jak podchodzimy do króla, oczywiście trzeba uważać na jego atak, który jest zasięgowy. No i to samo robimy. Czyli można powiedzieć, że na taki run, który trwa, nie wiem ile to jest, ale ze 2-3 minuty mamy, no ile, 500 000? Bonfire estetyków można użyć nieograniczoną ilość razy. No i jest tego całkiem sporo. Jak widzicie, mam przy sobie 5 milionów. I no, gdy zakończę, będę miał 5 500 000. I to jest kwota, która stanowi połowę mojego obecnego Soul Memory. Znaczy, tak naprawdę to jest trochę mniejsza cząstka. Ale jak robiłem te rany, no to zginęło mnie się 2 razy i straciłem 3 miliony. 3 miliony, które było 1/3 mojego Soul Memory. I byłem bardzo zły. Bardzo, bardzo zły. Okej. No to mnie nie przeszkadza. No i okej. Pierścienie możemy sprzedać oczywiście Gawlanowi. Albo, nie wiem, chodzić po grach multiplayer i rozdawać. Chociaż to jest raczej głupie. No i tak naprawdę można sobie jeszcze użyć duszę króla gigantów. Ja sobie jedną zostawiam. I ile to będzie z samych dusz? No 475 tysięcy, czyli no prawie 6 milionów. Jeszcze tutaj rzut okiem. Poziom kosztuje 130 tysięcy. Soul Memory obecnie 15 milionów, z czego przy sobie mam 6 i straciłem 3. No, czyli można by powiedzieć, że teraz sobie użyję drugie tyle dusz, ile miałem poprzednio w Soul Memory. No nic, no to tyle chciałem pokazać. Chociaż gdzie jeszcze można farmić, tak mogę zapodać. W Covenancie Championów można sobie u Strayda farmić. Covenant Championów dlatego, że potwory się respią bez końca. I wtedy można sobie tam podbić do New Game, nie wiem, plus 10, czy tam plus 7, no, czy tam plus 8. Dopóki po prostu te koszty dusz za zabicie rosną. No i cały czas tutaj chodzić, zabijać. Tutaj jest jeden przy ścianie, 2 w rogu, 1 i w tym rogu jeszcze jeden. No i te dusze też dość szybko idą, chociaż oczywiście nie tak szybko jak przy królu gigantów. I jeszcze jedno bardzo fajne miejsce do farmienia dusz, chociaż jest ono dość trudne, jest tutaj w Undead Ditch, czyli no chyba krypta, no to jest po prostu za kapliczką Amany, oczywiście przed samym królem Endrickiem. I na czym polega farmienie w tamtym miejscu? Mam nadzieję, że mnie nie skrzywdzą. Aha, no i w ogóle nie wymieniłem sobie pierścienia na walkę pod, no, na walkę z tym, z królem gigantów, więc straciłem trochę teraz duszę, ale to nic. Ja wolę jednak go na sobie nosić w tym momencie. No i co, nie zabijamy tych undeadów na dole, tylko pozwalamy im zadzwonić. Tutaj oczywiście już bardziej się sprawiają melee, bo no im się kasty tak szybko nie kończą, bo oni nie mają kastów. No i zabijamy sobie tu te duchy. A one się będą cały czas respić.
Dodatkowo oczywiście dropią też przedmioty, swoje tam szaty i... O, widzę, że jeszcze jakieś kamienie. O, tutaj mnie okłada bardzo nieładnie. Tak z przyzwyczajenia trzy łyki. No proszę. Jeszcze tam mają te swoje blue flame, czyli ten miecz, który pozwala rzucać zaklęcia i tak dalej. No dobra, ale to tyle. Jak możecie mi wierzyć na słowo, albo też sami już wiecie, że one się respią bez końca, więc jeżeli macie gear na zdobywanie dusz, to tutaj też jak najbardziej można się zabawić. No ale to chyba żaden ze sposobów się nie ma w ogóle prawa równać z Królem Gigantów. No już Bonfire Intensity 30, czyli zabiłem go 30 razy. No z czego niestety troszkę straciłem. No nic, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.